W naszym życiu otrzymujemy wiele zaproszeń. Mają one różny charakter, począwszy od tych, kiedy nasze dziecko zaprasza nas na występ w przedszkolu, w szkole czy też na zakończenie studiów. Ale otrzymujemy również inne zaproszenia, te bardziej oficjalne z naszej pracy. Pełnimy różne role społeczne. Wtedy, kiedy otrzymujemy to zaproszenie, kiedy je trzymamy w naszym ręku, kalkulujemy sobie, czy opłaca się nam pójść na dane wydarzenie. Czy jest to w naszym interesie? Czy nasza osoba będzie mogła coś ugrać dla swojej firmy? Pan Bóg ze swojej strony daje nam darmowe zaproszenie na weselną ucztę. I można by powiedzieć, czy to interes, czy nie, ale On nas zaprasza. Teraz my kalkulujemy sobie w naszym życiu duchowym, czy opłaci się nam pójść na Boże wesele. W naszym życiu jest wiele wymówek, aby odrzucić to zaproszenie. Pan Bóg zaprasza kilkakrotnie. Czy czujesz się zaproszony? Czy przyjmujesz ofertę Pana Boga? Czy otwierasz ten list i mówisz: tak, chcę pójść na Twoje wesele? Taki przykład jest podany w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, gdzie tak czytamy. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wejdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Czy przyjmujemy Boże zaproszenie na wielką ucztę? Jezus w podobieństwie o wielkiej wieczerzy mówi o gospodarzu, który zaprasza na wielką ucztę, na wieczerzę. Pierwsze, kogo zaprasza, to zaprasza notabli tamtego świata, czyli ludzi zamożnych. Najwidoczniej w ich interesie nie było uczestniczyć w takiej wieczerzy. Dlatego też Pan owej wieczerzy się rozgniewał i kazał swojemu słudze pójść między opłotki, pójść do miasta, gdzie było o wiele więcej chromych, ubogich, ślepych, ułomnych. Drodzy, czy my przyjmujemy to zaproszenie Boże? Przecież Bóg dał nam obietnicę czegoś, co będzie wspaniałe w Królestwie Bożym. Ta uczta jest dosyć, bym powiedział, wielka, dlatego że ci, którzy zostali zaproszeni na tę ucztę, weszli do tego królestwa, na tą wieczerzę, na to wesele i znajdowało się tam jeszcze o wiele więcej miejsc, które były puste. Pan powiedział: idź jeszcze raz i zaproś o wielu więcej. Jak to jest, drodzy, że często nie chcemy przyjąć tego zaproszenia, które jest wspaniałym zaproszeniem. Zaproszeniem do uczestnictwa w Królestwie Bożym. Bóg daje nam to zaproszenie. Natomiast my często mówimy: proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Zapraszam was wszystkich w niedzielę na nabożeństwa do kościoła. Zostańcie z Bogiem. Thank you.